Halleluja. Zastanawiałem się kiedyś, czy Bóg ma urlop, czy bierze sobie urlop, ale przejrzałem Biblię na lewo, na prawo i chyba nie. Bóg nie potrzebuje urlopu, On się nie męczy. Jest to ktoś wyjątkowy i wierzę, że całą wieczność będziemy spędzać podziwiając Go, podziwiając Jego majestat, Jego mądrość, Jego wielkość, Jego potęgę. Nie wiem, co będziemy robić, ale kojarzy mi się to z wielką, wieczną przygodą. Amen? Amen. Drodzy, dzisiaj chciałbym troszeczkę porozmawiać o takim specyficznym obszarze. Jak wiemy, Pan Jezus mieszkał niedaleko jeziora Genezaret, w Nazarecie, dosłownie 2 godziny drogi, z górki zszedł na dół i już był nad brzegami jeziora Genezaret. Wokół tego jeziora wiele się działo i kiedy czytamy Ewangelię, to generalnie tam większość rzeczy miała miejsce. Od czasu do czasu Pan Jezus udawał się w pielgrzymkę do Jerozolimy i tam również mamy różne sytuacje opisane. A skoro jezioro Genezaret, to też i coś powiemy dzisiaj na temat żeglarstwa. Z czym nam się kojarzy żeglarstwo? Z przygodą, tak? Z wiatrem, z piękną przyrodą wokół, z jakąś sielanką. Kiedy myślimy o żeglarstwie, no to widzimy piękny biały jacht, piękny biały żagiel, no i oczywiście kapitana w białej czapce, który zrelaksowany trzyma ster i fajnie się bawi, a gdzieś tam załoga wokół niego. Ale drodzy, to jest sielankowy obraz. Rzeczywistość jest troszeczkę inna. Coś na ten temat mogę powiedzieć, ponieważ od wielu lat jestem żeglarzem i w tym roku również odbyłem taki rejs po Mazurach i w związku z tym też mam pewne jakieś przemyślenia. Ale pamiętam w latach 90., bo wtedy właśnie robiłem patent na Jeziorze Żywieckim. Mieliśmy takie szkolenie. Niestety nasz instruktor był pijany. Zawsze brał ze sobą, czy miał ze sobą 2 butle takiego piwa, wiecie, w tych 1,5-litrowych butelkach i po 5 godzinach po prostu już go nie było, byliśmy sami. I tego dnia było bardzo gorąco. Wiał lekki wiaterek, właściwie nie można było pływać. Było nas 5 plus pijany instruktor na łódce i w zasadzie nudziliśmy się, moczyliśmy ręce, tak, w wodzie, bo nic się nie działo. Nie mieliśmy żadnego doświadczenia. I z tej pięknej, gorącej pogody nagle przyszła burza. Spadła jak grom z jasnego nieba. Po raz pierwszy coś takiego przeżyłem. Po prostu znaleźliśmy się w środku żywiołu, podarło nam żagle. Po raz pierwszy, i dobrze, że na samym początku mogłem pewne rzeczy doświadczyć, dobrze, że to się tak w miarę bezpiecznie skończyło, ale było nas 5 i 3 osoby wpadły w taką panikę, że można było do nich cokolwiek mówić. Oni mieli dzikie oczy i żadnych poleceń. Po prostu trzymali się czegokolwiek. I widzieli śmierć, czy było widać śmierć w ich oczach. Nasza żaglówka stała się taką maleńką łupinką, rzucaną na falach, miotaną przez potężny huragan, który się nagle pojawił. To był jeden z najbardziej dramatycznych chwil w moim życiu. Potem jeszcze raz przeżyłem coś takiego na Mazurach, coś bardzo podobnego. I drodzy, ta przygoda, ta historia pozwala mi zrozumieć opis, który mamy w Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, od 22 wersetu będę czytał do 25 i to jest jakby przedmiotem dzisiejszych naszych rozważań. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi, mowa o Jezusie, on i uczniowie jego i rzekł do nich: przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu, a gdy płynęli, on zasnął.
I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały. I byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego, zbudzili go, mówiąc: Mistrzu, mistrzu, giniemy! A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. I rzekł do nich: gdzie jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się, umówili jeden do drugiego, jedni do drugich: któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie rozkazuje i są mu posłuszne? Przyjrzyjmy się kontekstowi wydarzenia, bo on ma istotne znaczenie dla naszych rozważań. Wiersz 23 powiada: a gdy płynęli, a gdy sobie tak fajnie płynęli, może sobie dowcipkowali, Pan Jezus spał gdzieś tam z tyłu łodzi, było fajnie, ciepły, miły wieczór i nagle, kiedy czytam to nagle, zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Jest jedno zdanie, które tak wiele przekazuje. Ja to odczytuję poprzez moje doświadczenia. Oni naprawdę byli w niebezpieczeństwie. Drodzy, zanim przejdziemy dalej, chciałbym kilka takich ciekawostek dotyczących jeziora Genezaret. Jest to akwen o długości około 21 km i szerokości 13 km. Jest stosunkowo głębokim jeziorem, czy tam nazywają to morzem, bo miejscami osiąga 40 metrów, czyli sporo. Głębokość tutaj ma duże znaczenie, bo im jezioro jest głębsze, tym fala w czasie właśnie sztormów, burz jest wyższa. Bo wiecie, woda się rozhuśta i wtedy te fale w zależności od głębokości nabierają również wysokości. Jeśli chodzi o burzę na jeziorze Genezaret, to tak jak tutaj mamy opis, bywają gwałtowne. Mają bardzo dynamiczny przebieg. Ponieważ jezioro znajduje się w takiej niszy, gdybyśmy tak się przyjrzeli temu bliżej, oczywiście tutaj w naszym rejonie jest więcej zieleni, drzew, ale jezioro Żywieckie, ja nie mówię kształtem, ale właśnie takim te zbocza, to otoczenie tego jeziora jest bardzo bliskie. A więc jest gdzieś posadowione pomiędzy górami. Również rzeka, która łączy, to jest taki głęboki rów. Musimy mieć świadomość, że jezioro Genezaret jest 200 metrów poniżej poziomu morza. Czyli za górką jest Morze Śródziemne, tu mamy jezioro Genezaret i ono jest 200 metrów niżej. Gdy wiatr jest taki wiejący od południa ku północy, to tam nie ma wielkich szans, ponieważ rozpędza się w tym rowie i rozszerza się na jeziorze. I wtedy rzeczywiście te burze bywają bardzo, bardzo gwałtowne. Kilka słów o ówczesnych łodziach, bo kiedy pada hasło łódź, no to nam się wydaje taka współczesna, tak? Ale one były o wiele bardziej prymitywne, choć wymiarami były podobne. Miały około 8 metrów długości, 2,20 metra szerokości i 1,30 m wysokie. Wiadomo, że miały jakiś tam stopień zanurzenia, jak każda łódka, a więc przyjmuje się, że około metra wystawały nad wodą. Nie były to łodzie, które dzisiaj znamy, z pięknymi pokładami, wiecie, z całą elektroniką. Po prostu to były prymitywne, bardzo prymitywne urządzenia do pływania po wodzie. Nie miały pokładu. Dzisiaj łodzie mają pokład, że nawet jak jest sztorm, jak jest burza, można się gdzieś schować, rzucić kotwicę i przeczekać. Wtedy to były bardzo otwarte łodzie. Miały tylko zabudowę z przodu i z tyłu. Kilka desek takich, że sternik sobie mógł usiąść, albo też powiedzmy z przodu ktoś zarzucał sieci. To był taki mały, nieduży pokładzik, pod którym też można było co nieco schować przed deszczem.
Natomiast jeśli chodzi o burzę, o deszcz, no to byli wystawieni na to, co się działo. I dlatego też to rodziło też pewne zagrożenie. W którym miejscu spał Jezus? Bo czytaliśmy przed chwilą, że Jezus spał na wezgłowiu. Wezgłowie to taki worek, taki siennik, taka poduszka wypełniona słomą, sianem i po prostu sternik miał na czym siedzieć. Jak cały dzień się siedzi za sterem, no to w końcu pośladki bolą. Więc był to taki siennik rzucony z tyłu i tam właśnie Pan Jezus zasnął. Z opisu możemy wnioskować, że skoro podczas burzy woda przelewała się do łodzi, to oznacza, że fale były ponad metr. Wyobraźcie sobie metrową falę, zburzone w morze. Co jest ciekawe, że morskie fale są długie, jeziorne fale są krótkie. Jeśli fala ma metr, to rzeczywiście to jest już, wiecie, bardzo, bardzo niebezpieczne. Przelewało się to przez burty i no, mieli trochę pracy, tak? Kto czym miał? Wiaderkiem, kapeluszem, czymkolwiek, tak? Czapką wybierali wodę, no bo gdyby łódka nabrała wody, no to wtedy traci już środek ciężkości i jak to w żeglarstwie się mówi, bardzo blisko do grzybka. A wiecie, co to jest grzybek? To jest jacht czy łódź obrócona do góry nogami. Czyli żagiel jest pionowo w dół i wtedy jest naprawdę dramat. Wyobraźcie sobie burzę, wyobraźcie sobie wywróconą łódź, wyobraźcie sobie tych ludzi, którzy po prostu mają niewielkie szanse. Metrowa fala. To jest kontekst. Zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się napełniała. Walczyli, zapewne walczyli. Pośród nich byli ludzie, którzy znali się na rzemiośle żeglarstwa i znali dobrze to jezioro. Jednym z nich był Piotr. Piotr był rybakiem, a zawód rybaka wiązał się z łódką, z sieciami i z tymi żywiołami, które miały miejsce. Drodzy, teraz chciałbym postawić najważniejsze pytanie. To, co mnie nurtowało, kiedy czytałem tą historię. Dlaczego Jezus zganił uczniów? Dlaczego, kiedy go obudzili, on uciszył, za chwileczkę o tym powiemy, ale potem usłyszeli gorzkie słowa. Z pozoru można by powiedzieć, no obudzili go, tak? Spał sobie smacznie, więc go obudzili. Zrobili wszystko, aby siebie ratować. A więc to nie było tak, że co będziemy tam się bawić? Obudźmy Jezusa, może coś wymyśli, tak? Czegoś takiego nie było. Tam była walka z żywiołem, pięknie współpracowali, wylewali tą wodę, jak przed chwileczką powiedziałem, zrobili wszystko, co było w ich mocy. Ale w pewnym momencie doszli do ściany, doszli do granicy swoich możliwości. Znacie to w życiu? Niekoniecznie na wodzie, ale czasami walczymy z czymś i dochodzimy do pewnego momentu i mówimy, już nic więcej zrobić nie mogę. To może być zdrowie, to mogą być finanse, to może być praca. Czasami jako duszpasterz słyszę w rozmowie duszpasterskiej z małżonkami, doszliśmy do ściany. Albo musimy się rozejść, albo się wydarzy jakiś cud. Nie damy rady dalej w taki sposób żyć. Chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na pytanie, które Pan Jezus stawia uczniom, czyli uczestnikom tego rejsu. Gdzie jest wiara wasza? Gdzie jest wiara wasza? Zadał pytanie Jezus. On nie zapytał, dlaczego nie macie wiary? Zwróćcie uwagę. On nie pyta, dlaczego nie macie wiary?
gdzie ona jest? A to jest ogromna różnica, jeśli chodzi o to pytanie. Jezus doskonale wiedział, że uczniowie mają wiarę. Przecież już od pewnego czasu są z Nim. Doświadczyli wielu wspaniałych rzeczy. Widzieli wiele wspaniałych momentów z historii naszego Pana tutaj na ziemi. Byli świadkami tego. Ale kiedy przyszła konfrontacja, przyszedł żywioł, przyszedł krytyczny moment, ta wiara się gdzieś ulotniła. Znacie to? Znacie to z życia? Drodzy, wiara nie działa sama z siebie. Automatycznie. Chcielibyśmy, żeby tak było, tak? A kiedyś tam uwierzyłem, niech się to dalej kręci. Ale tak to nie działa. Jeśli ktoś chodzi dłuższy czas z Panem, to wiemy o tym, że musimy ją świadomie uruchomić w naszym życiu. Musimy podjąć decyzję, że zaufamy Bogu w tej, czy w tej, czy w tej, czy w tej dziedzinie. Jeśli tego nie zrobimy, możemy się posługiwać naszymi emocjami, wrażeniami, wspomnieniami, jak to kiedyś fajnie było, jak to Pan wyciągnął rękę i zrobił to czy tamto, ale niestety to będzie dryfowanie. I wcześniej czy później, podobnie jak apostołowie, spotkamy się z żywiołem, który nas doprowadzi do ściany, że będziemy musieli powiedzieć, nie damy rady, to jest koniec. A więc bardzo ważne przesłanie w tym fragmencie, gdzie możemy zobaczyć w tym przykładzie, w tym obrazie, że nie wystarczyło, że apostołowie widzieli różne rzeczy, doświadczali różnych rzeczy. Kiedy przyszedł żywioł, oni musieli coś zrobić. A więc jakie jest podstawowe przesłanie tego fragmentu, tej historii, tak można by powiedzieć? Przesłanie tam jest następujące. Nasza wiara, czyli moja i Twoja, będzie poddawana próbie. Czy nam się to podoba, czy nie? Bo tak to działa. Znamy wiele miejsc Bożego Słowa, które nas w tym utwierdzają. I chociażby powołam się na apostoła Piotra, który tam nie zdał egzaminu, ale później w swoim liście napisał tak. Weselcie się z tego, że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Bóg dopuszcza próbę wiary w Twoim i w moim życiu. I to jest coś, co powinno być częścią naszego życia, z czym, co powinniśmy akceptować. Dlatego Paweł pisze nie tylko, że zaciśnijcie zęby, ale on pisze coś więcej. Weselcie się z tego. W innym miejscu czytamy, poczytujcie to sobie za wielką radość, gdy przechodzicie różne doświadczenia. Nie lubimy tego. Ktoś z Was lubi doświadczenia? Trudne przeciwności, lubimy to? Jeśli mam być szczery, ja też tego nie lubię. Ale wiem, że to działa dla mojego dobra. To w jakiś sposób mnie utwierdza. To w jakiś sposób czyni mnie silnym w wierze. Człowiekiem, który nie tak łatwo poddaje się różnym okolicznościom. Bóg dopuszcza w Twoim i w moim życiu doświadczenie wiary, abyśmy mieli tą żywą i wypróbowaną wiarę, abyśmy ją posiedli. Często zauważam w swoim życiu, jakże często w moim życiu bazowałem na emocjach, na uczuciach, na wrażeniach, na wspomnieniach, jak przed chwileczką powiedziałem, i myliłem to z wiarą. Ale kiedy skonfrontowałem się z rzeczywistością, z trudnościami codziennego życia, nagle okazało się, że tak jak u apostołów, gdzieś wyciekła między palcami i zostałem sam biadolić, Boże,
Nie widzisz, co się dzieje w moim życiu? Bóg, Jakub w swoim liście naucza, wiara, jeżeli nie ma uczynków, i tu jest użyte słowo erga, od energii, tak? Od tego słowa powstało polskie słowo energia, czyli czyn, działanie, martwa jest sama w sobie. Często mylimy wiarę, tą żywą, wypróbowaną wiarę z naszymi takimi intelektualnymi przekonaniami. Tak, wiem, Boże, co jest napisane, to wszystko wiem, ale kiedy zderzamy się, kiedy przychodzi burza, kiedy nasza łódź się napełnia, nagle okazuje się, że nie ma wiary, jest tylko jakaś wiedza, tak? Jakieś przekonanie, które intelektualne przekonanie, które tak naprawdę niewiele nam pomaga w danych okolicznościach. Mamy wiele biblijnych przykładów żywej wiary. Można by tutaj teraz rozpatrzyć poszczególnych bohaterów wiary z 11 rozdziału Listu do Hebrajczyków. Ale tak pomyślałem sobie, że powołam się na historię z wesela w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus mówi do sługi, nabierz wody i zanieś gospodarzowi. Wiecie, postawiłem się w tej sytuacji. Co ja bym zrobił, gdyby Pan Jezus do mnie wtedy, gdybym tam był, powiedział, weź kubek, napełnij wody, na wodą z tych naczyń i zanieś gospodarzowi wesela. Ja bym sobie pomyślał, no przepraszam, nie będę z siebie robił wariata, tak? Co ja będę wodę nosił gospodarzowi? Ale widzę w tym człowieku, nie wiem skąd on miał zaufanie do Pana Jezusa, ale ten człowiek zrobił dokładnie to, co Pan Jezus mu nakazał. Wziął ten kubek z wodą, nabrał, zaniósł gospodarzowi. I kiedy szedł, w tym czasie musiała się ta woda zamienić w wino, bo kiedy nabierał, pewnie jeszcze tam była woda. A więc mamy tutaj taki świetny, klasyczny przykład tego, co to znaczy wiara w działaniu. Że często też w naszym życiu chcemy coś zobaczyć i dopiero potem będziemy stawiać kroki wiary. Ale Pan Bóg to odwraca. I mówi, postawcie kroki wiary. Zaufajcie mojemu słowu, a będziecie oglądać potężne rzeczy w swoim życiu. Drodzy, żywa i wypróbowana wiara utwierdza nas w ufności ku Bogu bez względu na okoliczności. To wtedy okoliczności nie mają takiego znaczenia. My wiemy. My wiemy bez względu na sytuację, w jakiej jesteśmy, że Bóg nas kocha, że wie, co się dzieje i nie zostawi nas tak samych. Niektórzy chrześcijanie przekonani są, że jako dzieci Boże są pod takim kloszem, tak? Takim pod Bożą ochroną i nic złego nie może nam się przydarzyć. Ale sami wiemy, że wszyscy chrześcijanie, którzy dotychczas żyli, umarli. Spotkało ich coś przykrego, tak? Nie znam ani jednego, który powiedział, słuchajcie, jestem już 500 lat na ziemi, uwierzyłem Jezusowi. Każdy z nas zmierza do tej przykrej, a z drugiej strony błogosławionej chwili, kiedy opuścimy nasze grzeszne ciało, aby otrzymać nowe ciało, tak? Kiedy Pan Jezus powróci. Doświadczamy chorób, doświadczamy przeciwności, doświadczamy prześladowania, doświadczamy wielu rzeczy. Przed chwilą brat tutaj wyszedł do przodu, aby prosić Boga, aby zachęcić nas, abyśmy modlili się o ludzi, którzy są prześladowani, tylko dlatego, że zaufali Jezusowi. A więc nie jesteśmy w niebie, jesteśmy na ziemi i diabeł tutaj ma swoje królestwo, ma swoich ludzi, których używa i nawet w pracy możemy być szykanowani, prześladowani tylko dlatego, że jesteśmy uczciwi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Znacie to? Pewnie wielu z was, czy w szkołach, czy w pracy, czy nawet w domu, w rodzinie, jeśli macie takich niewierzących ludzi, doświadcza różnych przeciwności życiowych, mniej lub bardziej przykrych.
Musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Tak jest napisane w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, 22 werset. Musimy przejść przez wiele ucisków. I zobaczcie chociażby na Dzieje Apostolskie, ile tam jest prześladowania, ile jest przeciwności, z jakimi rzeczami zmagał się chociażby apostoł Paweł, czy Piotr, czy ktokolwiek inny, kto jest tam opisywany. Czy czasy się zmieniły? Nie. Żyjemy. Jeśli jestem przygotowany i wiem, że jestem na polu bitwy, że takie rzeczy mogą mnie spotkać, że Bóg dopuszcza, ale jestem pod Bożą kontrolą, to mogę spokojnie iść do przodu i powiedzieć sobie, ok, jest ciężko, ale Pan Bóg jest ze mną, tak? Natomiast jeśli mam złe wyobrażenie, złą wizję chrześcijaństwa, to będę miał pretensje do Pana Boga, tak? Boże, co to się dzieje? Obiecałeś, że będą przede mną róże rozsypywać, płatki róż, bo ja jestem dzieckiem Bożym. No tak nie jest. Być może w niebie aniołowie będą przed nami rozsypywać, ale póki co jesteśmy na ziemi, jesteśmy w czasie walki, wojny. Apostoł Paweł chociażby w liście do Efezjan mówi o tym, że bój toczymy. Toczymy bój. Czy ci się to podoba, czy nie? Uciski to życiowe przeciwności wywołujące cierpienie. Często wywołujące cierpienie. Jeśli masz inne stanowisko w tej sprawie, wcześniej czy później, raczej wcześniej, przeżyjesz rozczarowanie. Bo to jest wpisane w nasze codzienne chrześcijańskie życie. Przeciwności życiowe, z którymi się będziemy zmagać. I pozostaje nam kolejne pytanie, które należy sobie postawić. Co należy uczynić, aby nasza wiara była głęboka i była żywa? Czy mogę coś zrobić w tej materii, czy po prostu zdać się biernie, zobaczymy, co się wydarzy? Myślę, że możemy zrobić wiele i Biblia nas do tego zachęca. I chciałbym takie cztery rzeczy poruszyć. Po pierwsze, nie dopuść, aby jakieś trudne okoliczności tobą zawładnęły. Jak to miało miejsce w przypadku apostołów, tak? Wyobrażacie sobie tą atmosferę tam? Najpierw pełni energii, damy radę, przeżyjemy. Ale widzą, że nie są w stanie tej wody usunąć, że fale się przedzierają do łodzi, że wiatr nie ustaje, a może stawał się coraz bardziej gwałtowny i w pewnym momencie poddali się. Poddali się okolicznościom. Powiedzieli, my o naszych siłach nie jesteśmy w stanie tutaj nic zrobić. I drodzy, czasami obserwuję taką sytuację ludzi obłożnie chorych. Jest czas, kiedy walczą, kiedy są pełni nadziei, ufności ku Bogu, ale potem przychodzi zmęczenie. I powiem szczerze, że nie dziwię się, bo tak jest, tak? Jeśli cię 3 miesiące boli, albo nie wiem, masz coś, co masz świadomość, że cię prowadzi do śmierci, to w pewnym momencie gdzieś ten dialog wewnętrzny, ta nasza wewnętrzna rozmowa mówi, mam już tego dosyć, już nie będę walczył dalej. I czasami spotykałem takie sytuacje. Widziałem moment, kiedy ten człowiek powiedział, ja już nie chcę walczyć, ja się poddaję. I ważną rzeczą jest, żebyśmy zachowali ufność. To nie jest coś łatwego. To nie jest coś, co tak, dobra, no tak się umówimy i będzie fajnie. Nie, to jest codzienna walka. Rano wstajesz i masz świadomość, że to będzie trudny dzień, ale chcesz go przeżyć z Bogiem i chcesz odnieść zwycięstwo. Wszystko zaczyna się w nas, w naszym umyśle, w tym wewnętrznym dialogu. Tam rozmawiasz i tam są podejmowane decyzje, co będzie dalej. A więc ważne jest, myślcie o tym, napisał apostoł Paweł w liście do Filipian, co dobre, co buduje, co chwalebne i tak dalej. A więc możemy założyć przyłbicę na naszą głowę i powiedzieć, tego nie przyjmuję.
o tym, nie, w taki sposób nie będę myślał o tej sytuacji. Apostołowie zaczęli funkcjonować, czy myśleć, wyciągać wnioski na podstawie tego, co widzieli. Wiecie, to jest komiczna sytuacja, bo tak trzeba by chyba powiedzieć. Z tyłu łodzi śpi spokojnie Pan Panów i Król Królów. Ten, który wszystko stworzył. I też moje pytanie jest, bo kiedyś myślałem, że on tak sobie jednym okiem udawał, że śpi, a patrzył, co oni robią. Ale coraz bardziej jestem przekonany, że on naprawdę spał. Kiedy weźmiecie kontekst tych wydarzeń, to on cały dzień głosił, cały dzień nauczał ludzi. On był naprawdę zmęczony jako człowiek. I położył się spać. I teraz łódź skacze. Metr w dół, metr w górę. Metr w dół, metr w górę. Czasami chlapnie trochę wody, bo jak się przebije przez burtę, jemu to nie przeszkadzało. On sobie spokojnie śpi. Musieli go obudzić. Niesamowite. Jakie poczucie bezpieczeństwa, poczucie pokoju miał w swoim ojcu. Apostołowie tego nie mieli. Po drugie, naucz się postrzegać obecność Jezusa Chrystusa we wszystkich okolicznościach swojego życia. To jest trudne. Kiedy zgromadzamy się na nabożeństwie, jest fajnie, tak? Kaznodzieja czy prowadzący wyjdzie, powie: Jezus jest pośród nas. Halleluja! I tak dalej. Ale kiedy zmagasz się z jakimś doświadczeniem, jesteś w tym wszystkim sam. Jak ważną rzeczą jest mieć świadomość, że w twojej łodzi, tam z tyłu, śpi Pan Panów i Król Królów, Władca Wszechświata. On jest z tobą, bez względu na to, czy ta łódka dryfuje, czy ta łódka jest podrzucana przez metrową falę. To nie ma większego znaczenia dla niego. Bardzo ciekawa rzecz tutaj też w tej historii jest. Możemy zobaczyć dwie natury Chrystusa. Teologia mówi, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem i pomiędzy tymi dwoma naturami nie ma żadnej sprzeczności. Bo wiecie, 300 lat na początku chrześcijaństwa, przez 300 lat chyba się kłócili. Kto umarł na krzyżu, Bóg czy człowiek? I tak dalej, i tak dalej. Ale w końcu ustalono, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem i pomiędzy tymi dwoma naturami nie ma żadnej sprzeczności. I rzeczywiście, patrząc na tą historię, z jednej strony widzimy zmęczonego człowieka. Tak bardzo zmęczonego po całodniowym nauczaniu, że zasnął głębokim snem, że nawet burza nie była w stanie go obudzić. Z drugiej strony widzimy kogoś więcej niż człowieka. Widzimy Boga, który budzi się i nakazuje żywiołom. Nakazuje wiatrowi, nakazuje wodzie, morzu, aby się uciszyły. I to się dzieje. Więc widzimy człowieka, ale widzimy tą drugą naturę Boga, Boga w działaniu. I te żywioły oczywiście są Jemu posłuszne. Warto zadać sobie pytanie, kogo widzieli na łódce apostołowie? I to jest też wskazówka dla nas. Odpowiedź znajdujemy w wersecie 25. A on, obudziwszy się, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. Słuchajcie, jesteście w żywiole, jest potężny wiatr, trzymacie się czegokolwiek, fale wdzierają się do łodzi, stoicie już prawie po pas w wodzie,
z każdej strony biją fale i po prostu nie macie już nadziei i nagle pada rozkaz i jezioro staje się cichuteńkie. Widzieliście kiedyś tafle jeziora, gdzie nie było wiatru? To jest lustro, cisza. I w takim momencie się znaleźli. To był szok. Dalej stoją po pas w wodzie, w tej łódce, ale wszędzie jest cisza. Nie ma żadnego wiatru. Fale ustały. Żeby jezioro się wyciszyło, też potrzeba trochę czasu. To nie jest tak, że wiecie, ustanie wiatr i wszystko się robi. Tutaj to się stało natychmiast, dlatego to było cudem. Żeby jezioro ucichło, to jeszcze po ustaniu wiatru, jeszcze ono, to jest, jak wiecie, fala wody, tak? Ona musi się wyciszyć, uspokoić. Tutaj to nastąpiło natychmiast. Kogo więc widzieli apostołowie? I rzekł do nich, gdzie jest wiara wasza? Oni zaś, przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jeden do drugiego, czy jedni do drugich. Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzie nakazuje i są mu posłuszne? Kiedy go budzili, przeczytajcie w domu, użyli bardzo ciekawego określenia, mistrzu. Nie panie, nie Boże, mistrzu. A to bardzo wiele mówi, tak? Możemy Jezusa podziwiać jako mistrza, tak? No był mistrzem nie do przeskoczenia w swojej klasie, robił wielkie rzeczy i możemy z podziwem obserwować go, czytając cztery Ewangelie. I może on pozostać w naszym życiu jako mistrz. Ktoś, kogo chętnie byśmy naśladowali. Ale tutaj jest coś więcej. On był w tej łodzi jako Pan, jako Król i to chciał im pokazać. I to im pokazał. To im zaprezentował. Obudził się, rozkazał, ucichło. No i co, panowie? Pytanie. Oni widzieli zmęczonego mistrza. Dlatego przeżyli kryzys wiary. Ich obraz tego, z kim dzielili życie, był niewłaściwy. I myślę, że ważną rzeczą jest w życiu każdego z nas, abyśmy go poznawali. A poznajemy go właśnie przez doświadczenia. Najbardziej poznajemy go przez doświadczenia. Każdy, kto przeżył jakieś doświadczenie z Bogiem, że Bóg nas przeprowadził, to jest takie zapisane w naszym sercu, takim czarnym atramentem, mocnym atramentem i to jest nasze. My wiemy, że Bóg zadziałał w naszym życiu i że On jest Bogiem Wszechmogącym. Możemy czytać w Ewangeliach, ale to jest jakiś opis, tak? I możemy to traktować, że mistrz zrobił cud, no i apostołowie byli zdziwieni. A więc drugi ważny krok to jest to, abyśmy mieli świadomość, kto jest z nami, kto jest w nas, do kogo należymy. Dla mnie zawsze bardzo mocno brzmią słowa, gdzie jest napisane, że nie srebrem i złotem jesteśmy wykupieni, lecz drogocenną krwią Syna Bożego. Ty i ja jesteśmy drogocenni w oczach Bożych. Drogocenni. Masz, nie wiem, 5 kilo złota, no to rzucasz gdzieś tam po ogrodzie, tak? Na balkonie sobie leżą. Niech sąsiedzi widzą, tak? Jeżeli jest coś drogocennego, to chronimy. Dbamy o to, tak? Kupujemy nowy samochód, to dbamy o niego, żeby nam służył. I podobnie jest z nami. Bóg nas wykupił i zapłacił najwyższą cenę. I nie jesteśmy dla Niego tam jakimś iksińskim, kolejnym, a jeden mniej, jeden więcej. Nie jesteś drogocenna, jesteś drogocenny. Jesteś kimś wyjątkowym w Jego oczach. To odkrywam przez całe moje życie, że nie jestem jakimś tam numerem PESEL w Bożym Królestwie, ale jestem Jego dzieckiem.
I On troszczy się o mnie każdego dnia. On jest ze mną we wszystkim. Nie zawsze usuwał góry. Czasami pomagał mi przez nie przejść. I to samo jest w Twoim życiu. To nie jest tylko dla kilku wybranych. To jest dla każdego. Ty i ja jesteśmy drogocenni w oczach Jego, ale to, co jest ważne. Weźcie sobie ten obraz tej łodzi. Zobaczcie, jak błędnie patrzyli na Pana Jezusa. Jak niewłaściwie Go postrzegali. Mistrzu, giniemy. Gdyby wiedzieli, mieli świadomość, że to jest Pan Panów i Król Królów, to gdyby tylko zaczęła się ta burza, co by zrobili? Poszli, Panie, Ty masz moc, autorytet nad wszystkim. Proszę, zrób coś z tym. Prosimy Cię o to. I nie musieliby tych dramatów zapewne tak przeżywać. Po trzecie, wzmacniaj swojego wewnętrznego człowieka. Przypomnij sobie wszystkie podobne zdarzenia, kiedy Bóg zaingerował, gdy Mu zaufałeś, zaufałaś. Mamy takie, często to nazywamy świadectwami. I opowiadamy, jak Bóg cudownie zadziałał w naszym życiu. W jednym z psalmów czytamy: Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Bogu przynosi chwałę, kiedy opowiadamy o dziełach, które On dokonał w naszym życiu. Zgodzicie się? I to też wzmacnia naszego wewnętrznego człowieka. Kiedy o tym opowiadamy, jesteśmy zachęceni do zaufania Bogu. Dzisiaj dostaliśmy taką trudną wiadomość. Moja siostrzenica, nie wiem, czy mówiłem w niedzielę, czy nie, no ma poważny problem zdrowotny, to znaczy ma nowotwora. I wiecie, pierwsza myśl jest jaka? Chociaż widziałem wiele uzdrowień z nowotwora. W kilku przynajmniej sam uczestniczyłem w modlitwie, ale pierwsza myśl, no dziewczyno, masz problemy, tak? A potem sobie pomyślałem o pewnej kobiecie, która żyje już z łaski Bożej 15 lat. Miała czerniaka białego i modliliśmy się o nią i Bóg ją uzdrowił. A lekarze i wszyscy powiedzieli, że do pół roku pani nie ma, bo ona mówi, to jest najgorsza odmiana nowotwora, jaki jest możliwy. Żyje do dzisiaj na Bożą chwałę. Bóg to uczynił. I pomyślałem sobie, właśnie w tym momencie pomyślałem sobie, przecież Bóg pomógł tej kobiecie, czemu nie mógłby pomóc i mojej siostrzenicy? Będziemy się modlić, powiedziałem do żony. Będziemy trwać w modlitwie i oczekiwać na Bożą ingerencję. Chociaż sytuacja jest dramatyczna. A więc wspominaj, przypominaj, opowiadaj. Opowiadaj swoim dzieciom, opowiadaj wnukom. Opowiadaj przyjaciołom, bliskim, opowiadaj o tym, co Bóg uczynił w twoim życiu. A w życiu każdego z nas czyni wspaniałe rzeczy. I po czwarte, pamiętaj, że najbardziej wątła wiara to wciąż wiara. Przykładem są apostołowie. Mieli jej wystarczająco, aby wyczerpani, zniechęceni, ogarnięci paniką przyjść do Jezusa. A kiedy przyszli, okoliczności się zmieniły, tak? Widzicie tą historię? Mogli zrobić to dużo wcześniej, ale mieli wątłą wiarę. I drodzy, to jest dobra wiadomość dla każdego z nas. Masz w swoim sercu choćby taką tlącą się wiarę, która mówi, przyjdź do Niego, obudź Go, w cudzysłowie, tak? I poproś Go, aby w swoim autorytecie i w swojej mocy uczynił coś wielkiego dla ciebie. Drodzy, chciałbym podzielić się z wami pewną historią z mojego życia. Jest to historia z lat 90. Podjąłem bardzo ciekawą pracę w takiej kancelarii prawno-finansowej, która zajmowała się wierzytelnościami pomiędzy podmiotami. Na początku po prostu zostałem zatrudniony, tak można powiedzieć, jako przedstawiciel handlowy w Bielsku, okolicy, jeszcze wtedy to było województwo. Nie było takich kancelarii, więc
podjąłem próbę, mówię, nie znam się na tym za bardzo, no ale spróbuję. Oczywiście było mnóstwo szkoleń, musiałem poznać te wszystkie przepisy prawa związane z wierzytelnościami, z pomiędzy podmiotami gospodarczymi, dowiedzieć się, co to okres przedawnienia, nauczono nas, jak weryfikować dokumentację, jak ją przygotować, bo to generalnie szło do sądów. Nauczyłem się tego wszystkiego i rozpocząłem pracę tutaj na terenie ówczesnego województwa bielskiego. Po 3 miesiącach zmagań przeżyłem kryzys. Wiecie, to była taka firma, która płaciła za to, co się zrobiło, nie za to, że jesteś. Przeżyłem kryzys, przyszła burza, dotarłem do ściany, zobaczyłem, że nie jestem w stanie sprostać oczekiwaniom. Firma, dla której pracowałem, zastanawiała się, czy mi nie podziękować za pracę, ponieważ byłem nieskuteczny. Choć miałem ochotę, pracowałem, byłem aktywny, jeździłem, starałem się, ale to nie przynosiło rezultatów. Pamiętam wieczór, w którym zastanawiałem się, co z tym zrobić. Wiecie, wtedy też ja prowadziłem budowę kościoła, kościół zatrzymał budowę, bo nie było pieniędzy, wiecie, ten kryzys, przemiany, to wszystko. Straciłem tam pracę i nie wiedziałem tak za bardzo, co ze sobą zrobić. Byłem przybity niepowodzeniem, ale w moim sercu była ta resztka wiary, którą zawołałem do Boga. Opierając się na obietnicy, pozwolę sobie ją przypomnieć, powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Pamiętam, że na tym słowie oparłem się. Powiedziałem, Boże, Ty powiedziałeś, ja to biorę do swojego serca, proszę Ciebie. Pamiętam te słowa modlitwy. Jeśli, Boże, jeśli ta praca jest dla mnie, zgodna z Twoją wolą, proszę, pobłogosław mi. Daj mi mądrość, poprowadź mnie w tym, abym odniósł sukces. W firmie pracowało 120 przedstawicieli w całym kraju. Byłem jednym z nich. Ale pamiętam, że od tamtej modlitwy, od tamtego momentu, coś się wydarzyło. Po 3 miesiącach dostałem pierwszą nagrodę w firmie, bo firma za wyjątkowe osiągnięcia dawała co kwartał nagrody. I ja po 3 miesiącach po raz pierwszy dostałem nagrodę. Pamiętam do dzisiaj, to była taka walizka, wtedy bardzo droga, taka dyplomatka jakby. Oni dawali zawsze, żeby tam nas wyposażyć lepiej, tak, żebyśmy dobrze wyglądali. Ale w tamtych czasach to były niesamowite pieniądze, żeby coś takiego kupić. Ja to dostałem. Wiecie, to mi przez wiele lat pomagało. Stało w pokoju, na to patrzyłem i mówiłem, z Bogiem jest możliwe wszystko, tak? Ta walizka tak mi mówiła. Przypominała o tym. Od tamtego czasu zawsze byłem w pierwszej piątce, jeśli chodzi o wyniki. Wkrótce potem zostałem powołany tutaj na dyrektora oddziału w Bielsku i założyłem oddział, wynająłem pomieszczenia i przez kilka lat miałem fajną pracę. I byłem Panu Bogu wdzięczny. Naprawdę fajną pracę, bo niesamowite pieniądze wtedy zarabiałem, to był taki dobry czas. I zawsze byłem w pierwszej piątce. I mówię to wam na świadectwo. Ja nic wielkiego nie zrobiłem. Po prostu oddałem to w Boże ręce i byłem gotów się wycofać, jeśli to by było Bożą wolą, ale byłem też gotów pracować dalej, jeśli to jest Bożą wolą. I odebrałem, że Bóg pragnie mi błogosławić w tym. To była moja napełniona łódka, w której się znalazłem i dzisiaj jako świadectwo mogę o tym opowiadać i myślę, że mógłbym jeszcze wiele tu takich historii opowiedzieć. I wierzę, że wy również macie. Czasami ta łódka się napełniła, no i przegraliśmy. Takie historie też mam. Ale czasami obudziliśmy Pana we właściwym momencie. I dzisiaj możemy opowiadać o dobrych rzeczach, które Bóg czyni pośród nas. Czas szybko biegnie. Moją posługę chciałbym zakończyć
apelem. Być może jest ktoś pośród nas, kto przeżywa kryzys wiary. Może rzeczywiście była burza, której nie przetrwałeś, nie przetrwałaś. I znam też takie momenty, miałem takie chwile w swoim życiu. Tak, tak, Boże, ale. Tak, tak, ale. Nastąpił taki dystans, takie ograniczone zaufanie. Właściwie miałem taki moment w swoim życiu, kiedy moja wiara ograniczyła się do zbawienia. Tak, tak, Boże, wiem, że jestem zbawiony. I za to Ci bardzo dziękuję, ale tutaj ja muszę walczyć o swoje. Chciałbym Cię zachęcić, bo być może to jest kryzys w małżeństwie, może w służbie w Kościele. Spróbowałeś raz, drugi, trzeci, piąty i widzisz, że to nie działa. Może jakieś finansowe w rodzinie, w pracy, na każdym polu możemy mieć. Może się modlisz o kogoś bliskiego i nie widzisz owoców tej modlitwy. Wierz mi, Bóg słyszy, widzi twoje serce i wie, co przeżywasz, co myślisz, co czujesz, co doświadczasz. I wszystko, co musimy zrobić, to, co zrobili apostołowie. Po prostu zaufać tą resztką wiary, przyjść do Niego i nie poddać się, nigdy się nie poddać. Nieraz sobie pomyślałem, lepiej umrzeć wierzący, niż żyć niewierzący, tak? Nie wszystko w naszym życiu się będzie tak, jak my sobie tego życzymy, jak tego oczekujemy. I nie rozumiemy pewnych rzeczy, ale będę ufał mojemu Panu do końca. To jest ważne, tego Bóg nas uczy, żebyśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, widzieli w tej naszej łodzi Tego, który jest Panem Panów i Królem Królów. Tego, do którego możesz się zwrócić, przyjść. Tego, któremu możesz zaufać. On cię nie porzuci, nie pozostawi. On nie zapomniał o tobie. Choć może się tak wydawać. Życie wieczne jest czymś więcej niż jakiś epizod z naszego życia. Zgodzicie się ze mną? Choć one są ważne, bo życie składa się z takich epizodów, tak? Codziennych, które doświadczamy. Ale jesteśmy w Bożym ręku. Jesteśmy w Bożym ręku. I tymi słowami chciałbym zachęcić każdego z nas, żebyśmy wbrew nadziei żywili nadzieję i ufali Bogu. Bo On jest Bogiem Wszechmogącym. On jest Panem Panów i Królem Królów. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, przeżywamy różne okoliczności. Przyjdzie dzień, gdzie to wszystko się skończy. Nie będzie wojny, nie będzie nienawiści, nie będzie zła, nie będzie grzechu. Będziemy żyli w doskonałej harmonii, jak prawdopodobnie jakiś czas, jakiś moment przeżyli Adam z Ewą, gdzie był pokój, gdzie było wszystko poukładane jak trzeba. Zbierzmy siły, stańmy przy Panu, i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, abyśmy widzieli, kto jest w naszej łodzi. Że to jest Pan Panów i Król Królów. Czy jesteście zachęceni, żeby pójść dalej w wierze? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Ja zauważam, że to jest tak jak z tą baterią w telefonie, tak? Jak jest pełna, to jest fajnie, ale jak idziemy przez życie, to ta bateria się zużywa, znów musimy się naładować, zachęcić, podnieść, przypomnieć o pewnych rzeczach, aby pójść dalej i dalej i dalej i dalej. Niech was Bóg błogosławi. Tymi słowami chciałbym was zachęcić. Amen.